Starostwo powiatowe otrzymało od miasta za 1% wartości działkę u zbiegu Stodulnej i Związków Zawodowych. Władze powiatu zamierzają wybudować tam wydział geodezji. Pierwszym krokiem w kierunku realizacji inwestycji jest wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Starosta podpisał dziś stosowną umowę z firmą Rembut, która opracuje wstępny etap prac. Jesteśmy właścicielem. Na dzień dzisiejszy udało się podpisać opracowanie dokumentacji z wykonawcą. To jest firma, było w zamówieniach publicznych, firma z zewnątrz, z kraju, nie, nasza lokalna. Sądzę, że powinno być to do końca czerwca wykonane. Takie są założenia. Oczywiście budynek na potrzeby geodezji i orzecznictwa. Ci, co znają, to rzeczywiście dzisiaj geodezja nie spełnia warunków. Mamy w prywatnych obiektach, wynajmujemy. Sądzę, że jest to bardzo potrzebne. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na prace budowlane. Kazimierz Kaca wierzy, że może nastąpić to jeszcze w sierpniu. Budynek ma być dwupiętrowy. Całość może pochłonąć kilka milionów złotych, a co ważne, zaplanowano też budowę parkingów. Tu ktoś może zapytać, o jakich kwotach rozmawiamy. Ja za chwilę jeszcze spotkamy się z panem wykonawcą, bo za 2 tygodnie mamy mieć koncepcję, wtedy więcej coś powiemy. Ja liczę, że w przedziale 2-3 milionów jest to do wykonania. Tu nie chodzi o jakieś Bizancjum, tu chodzi o normalność. Będą miejsca parkingowe. Jest to uzgodnione, chcę powiedzieć, jak znacie to od strony tutaj ulicy. Musi być strefa, on będzie razem z tym pałacykiem, który tam dzisiaj mamy, tą poradnię dermatologiczną, będzie w tym usytuowany na tej samej, w samym kierunku, na tej samej wysokości. Ze strony tutaj, od strony ulicy będzie i z drugiej strony również będzie miejsce parkingowe. Tak daliśmy miastu słowo, że będzie otwarty parking, oczywiście w pierwszej kolejności dla naszych interesantów, a w czy to w sobota, czy niedziela, czy w godzinach popołudniowych, niech będzie ogólnodostępny parking dla mieszkańców miasta. Wykonawca przedstawi w ciągu 4 tygodni od dnia zawarcia umowy 2 koncepcje i wizualizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Mamy czas do końca czerwca, ale podejrzewam, że szybciej to się uda załatwić, ponieważ już tam mamy część dokumentów zrobionych. Dzisiaj właśnie pokazuję tę koncepcję tutaj inwestorowi, żeby po prostu już, żebyśmy mogli dalej działać na tej zasadzie, żeby widział, w jakim toku wszystkie prace idą. Jadę zobaczyć całe tam otoczenie i żebym po prostu mógł dalej przekazać zespołowi, w jakim kierunku ma być cała fasada, czy żeby to było jakieś nowoczesne, czy połączenie starego z nowym, żeby wszystko to współgrało. Starosta deklaruje, że w Wydziale Geodezji, który powstanie przy ulicy Stodulnej, zatrudnionych będzie około 30 osób.